Teoria przerwy. Kontynuuję swoje rozważania na temat teorii przerwy. W poprzednim filmie, w poprzednim odcinku przeczytałem dwa pierwsze akapity księgi Genesis, czyli księgi rodzaju, biblijnej księgi rodzaju z pierwszego rozdziału tejże księgi. Na początku Bóg stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Dzisiaj sięgnę do innego przekładu biblijnego, innego tłumaczenia, bo tutaj chcę zwrócić uwagę na taką jedną rzecz. Oczywiście wszystkie tłumaczenia, każde tłumaczenie ma tą wadę albo i zaletę, trudno tutaj powiedzieć i określić jednoznacznie, że albo jest przetłumaczone lepiej, albo gorzej. Niekiedy tłumacz być może nie znał pierwotnego znaczenia danego słowa, a być może właśnie je znał. Być może uznał, że lepiej będzie zastąpić to prawdziwe znaczenie jakimś zamiennikiem, jakimś synonimem, który w czasach, w których wydawany był właśnie ten przekład, ten egzemplarz Biblii, tak można było powiedzieć, był bardziej zrozumiały dla jego współczesnych. Inny przekład biblijny, zupełnie inny przekład, Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata troszkę inaczej te dwa wersety tłumaczy. Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię. I tutaj uważajcie. A ziemia była bezkształtna i pusta, i ciemność panowała na powierzchni głębiny wodnej, a czynna siła Boża przemieszczała się tu i tam nad powierzchnią wód. I Bóg przemówił, to już jest trzeci werset. I Bóg przemówił, niech powstanie światło. Wtedy powstało światło. Potem widział Bóg, że światło jest dobre. I Bóg oddzielił światło od ciemności. I Bóg zaczął nazywać światło dniem, ciemność zaś nazwał nocą i nastał wtedy wieczór i nastał ranek, dzień pierwszy. Doczytałem do końca piątego wersetu, dalej już nie będę się tutaj zagłębiał, bo nie o to chodzi. Ja mam tutaj omówić teorię przerwy i zastanawiać się nad nią, a nie nad tym, jak brzmiały dalsze wersety biblijne i co się tam potem wydarzyło. Mnie chodzi o to, co się działo w tej przerwie, o której tutaj wielu uczonych i wielu myślicieli wskazuje, iż takowa była między pierwszym a drugim wersetem pierwszego rozdziału Biblii. Czyli na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię i w tym momencie była przerwa, bo ziemia była bezkształtna według tego tłumaczenia, a tam według tego tłumaczenia była chaosem. Chaos bezkształtna. Nie będziemy się tutaj zagłębiać i wskazywać, który z tłumaczy lepiej to oddał. W każdym razie, czy była chaosem, czy była bezkształtna, można się domyślać, że nie była taka jak dziś. Prawda? Że nie była dokładnie taka jak dziś. Dzisiaj nikt z myślących nie będzie twierdził, że to wszystko, co jest zapisane w Księdze Rodzaju, powstało w ciągu sześciu literalnych dni. Sześciu, tak? Bo w siódmym dniu Bóg odpoczął. W ciągu sześciu literalnych dni. Musiały to być znacznie dłuższe okresy. Dłuższe okresy, w których Bóg kształtował wszystko, co stworzył. Co stworzył ziemię i niebiosa. Więc miały miliardy, a może nawet biliardy lat. Co się w tym czasie wydarzyło? I tutaj, moi drodzy, chcę już spróbować
wysnuwać swoje własne teorie, swoje własne hipotezy na temat tego, co wydarzyło się w czasie przerwy. W czasie przerwy, od momentu, kiedy Bóg stworzył ziemię i niebiosa. Zauważcie, że dzisiaj żyjemy na planecie, która, nieważne, czy będziemy, czy moi odbiorcy należą do płaskoziemców, czy do heliocentryków, czy do niebocentryków. Żyjemy na planecie, która, no właśnie, która jest niesamowicie dobrze zorganizowana. Popatrzcie chociażby na to, zwróćcie uwagę na to, że na Ziemi obowiązują pewne prawa fizyki, niezależnie od tego, czy wyznajemy teorię płaskiej Ziemi, czy kulistej Ziemi, tak czy śmak, wszyscy idziemy w dół. Przyciąga nas coś tam od spodu. Działają prawa fizyki. Czy to się stało tak w ciągu jednego pstryknięcia palcem? Czy ten Bóg, Bóg opisany w Biblii, który stworzył niebo i ziemię, stworzył to w ciągu jednego pstryknięcia palcem? Tak sobie zażyczył i tak to powstało? Otóż teoria przerwy mówi nam o tym, że to trwało biliony lat, zanim to wszystko się wykształciło. Ja zresztą też jestem tego zdania, że Bóg uruchomił wtedy pewnego rodzaju pewne procesy. Procesy, które doprowadziły do tego, że Ziemia jest teraz taką wspaniałą planetą, na jakiej możemy mieszkać, której możemy doświadczać. Jest czymś naprawdę genialnym w całym kosmosie. Porównajmy Ziemię z innymi planetami naszego Układu Słonecznego. Mars, taki jakiś skalisty, bez wody, praktycznie bez atmosfery. Wenus, gdzieś tam taka sama, tak. Co tam jeszcze jest tutaj w pobliżu nas? Z tych skalistych planet, ta pierwsza, jak ona się tam nazywa, zapomniałem, mniejsza o to. Albo te gazowe olbrzymy, tam się nic nie dzieje, prawda? A tutaj jest co? Są rzeczy, to znaczy są miejsca suche, twarde, po których my stąpamy. Mówimy, że twardo stoimy na ziemi. Są też morza i oceany. Prawa fizyki tutaj działają. Działają w taki sposób, że nasze organizmy, organizmy żywe, wyposażone w pewnego rodzaju funkcje życiowe, mogą w tych właśnie warunkach, jakie teraz istnieją, mogą funkcjonować, mogą żyć, mogą rodzić, dojrzewać, rodzić się, dojrzewać, rozwijać swoje zdolności, tak? I na koniec niestety odchodzić w niebyt, że tak powiem. Przystosowane są nasze organizmy do tych warunków, jakie panują w chwili obecnej na niezwykłej, cudownej planecie, na której mamy wodę, czyli coś, z czego wywodzi się życie. Mamy też atmosferę, mamy czym oddychać. Mamy powietrze zaopatrzone w tlen, w azot, tak? Tam jakieś jeszcze inne pierwiastki i ten fantastyczny dwutlenek węgla, który powoduje, że dzięki niemu żyją rośliny. A w zamian za to rośliny oddają nam tlen. Gdyby nie było dwutlenku węgla, nie byłoby wzrostu roślin. Nie byłoby tlenu. Tak to mniej więcej wygląda. Ta cudowna planeta ma ponadto zorganizowany niesamowicie precyzyjnie i doskonale obieg wody. Woda spada z góry, z chmur, ląduje, że tak powiem, na Ziemi, tak? Zbiera się w różnego rodzaju
zbiornikach tutaj na Ziemi, czyli w jeziorach, w morzach. Spływa wodami do rzekami, do coraz większej rzeki. Ta rzeka spływa do morza, do oceanu, stamtąd paruje znowu do góry, przekształca się w chmury, znowu spada. Jest obieg wody. To jest naprawdę genialnie zorganizowane. To jest coś naprawdę cudownego. My tak, dla nas jest to takie normalne, tak? No bo myśmy tak się urodzili, my to uznajemy za coś takiego zwykłego, nieistotnego, a to jest naprawdę kapitalne i to musiało być wynikiem przemyśleń kogoś, kto miał naprawdę bardzo dużą wyobraźnię i wiedział po co, na co i dlaczego to projektuje i dlaczego to wykonuje, komu to ma służyć. Zauważcie też, że tutaj na tej naszej planecie panuje temperatura. Temperatura, w której my, organizmy żywe, możemy żyć. Gdyby ta temperatura była dużo, dużo wyższa, o jakieś 10-20 nawet stopni, tak? Średnio wyższa, no myślę, że nie dalibyśmy rady tutaj długo sobie pożyć. Gdyby była o 10-20 stopni niższa, też długo by ludzkość i zwierzyna na tej planecie nie egzystowała. Temperatura jest idealna, tak dobrana, żeby nasze organizmy, zaprojektowane dużo, dużo wcześniej, mogły w tej temperaturze żyć, funkcjonować, rozmnażać się, pracować, myśleć i tworzyć różne rzeczy, a także dociekać tego, co było wcześniej, jak to wszystko się zaczęło, po co i dlaczego, tak? Jeszcze jest jedna rzecz, która warta jest tutaj zanotowania i podkreślenia, jeśli mówimy o tym, że Ziemia jest planetą doskonałą, że Stwórca to wszystko wcześniej przemyślał, a potem uruchomił te procesy, bo tego nie zrobił tak. Uruchomił procesy, które właśnie tak tę Ziemię ukształtowały, jaką mamy dzisiaj. Otóż zauważcie taką jedną rzecz. My żyjemy w wieku XXI, ja się rozpocząłem w wieku XX. W wieku XIX jeszcze nie wszyscy, ale już część ludzi tego używała, zaraz powiem czego. W wieku XVIII prawie nikt tego nie używał, w XVI chyba już w ogóle nikt. O czym mówię? O paliwach kopalnych. Nie wiem, kiedy tam Łukasiewicz wymyślił lampę naftową, nie pamiętam, mogłem to wcześniej sprawdzić, ale nie dam rady. W każdym razie, w pewnym momencie istnienia ludzkości, ludzkość sięgnęła w głąb Ziemi i zaczęła wydobywać paliwa kopalne. Już nie podpalała ogniska tylko gałązkami drzew, ale też zaczęła korzystać z paliw kopalnych. Myślicie, że one się tak znalazły tutaj przypadkiem, że węgiel, ropa, gaz, że to jest tak się po prostu stało przypadkiem, tak? Przypadkiem to jest, tak? Przypadkiem się znalazło na Ziemi. Czy raczej opowiecie się, tak jak ja tutaj w tej swojej wypowiedzi, że było to celowo zaplanowane i właśnie stworzone, wymyślone, stworzone po to, żebyśmy my mogli z tego korzystać. Co ciekawe, zauważcie taką jedną rzecz, że tutaj te paliwa kopalne, one co prawda nadal są dla nas dostępne, bo jest jeszcze sporo węgla do wydobycia, jest jeszcze sporo ropy, sporo gazu, ale tak się akurat składa, tak zupełnie przez przypadek, że wydobycie paliw kopalnych w dzisiejszych czasach staje się coraz mniej opłacalne. Wydobycie tych paliw kopalnych staje się coraz bardziej trudne,
bo musimy już budować platformy wiertnicze na morzach, żeby wydobywać ropę. Już nie da rady jej wykopać, że tak powiem, prosto z ziemi, tak? Platformy wydobywcze na morzach, na oceanach, musimy już poszukiwać tej ropy. Musimy coraz głębiej kopać, żeby wydobyć węgiel kamienny, coraz więcej rozkopywać, coraz większe połacie ziemi, żeby dostać się do węgla brunatnego. Coraz trudniej jest o gaz. One cały czas są jednak dostępne. Ale zobaczcie, na czym polega ta synchronizacja, o której ja mówiłem. Wykorzystujemy paliwa kopalne, jest o nie coraz trudniej, one nadal jeszcze są, ale jest coraz trudniej, również z politycznego punktu widzenia, a jednocześnie zaczynamy czerpać energię z czegoś takiego, co się nazywa OZE, czyli źródła odnawialne. Nieszczęsne wiatraki, ja o nich mówię nieszczęsne, bo jestem przeciwnikiem wiatraków, ale te panele fotowoltaiczne i pewnie zaraz będą jakieś jeszcze inne rozwiązania, gdzie będzie można tę energię pozyskiwać niemalże w dowolny, może nie w dowolny sposób, ale w taki sposób, aby nie korzystać z paliw kopalnych. Zobaczcie, że tu się w pewnym momencie zsynchronizowały dwie rzeczy. My już mamy coraz trudniejszy dostęp do paliw kopalnych, jednocześnie nasza cywilizacja tak mocno się rozwinęła w ostatnich latach, że zaczynamy umieć korzystać z energii odnawialnej. Widzicie? Zauważacie to, co ja? Że to wszystko zostało jakby wcześniej przez kogoś wymyślone i zaplanowane. Będziecie kopać węgiel, będziecie jeździć samochodami na benzynę, na ropę, tak? Ale w pewnym momencie zaczniecie inaczej czerpać energię. I właśnie w tym momencie te paliwa kopalne staną się dla Was trudniejsze do zdobycia i nie będziecie już ich potrzebować. Synchronizowały się pewne wydarzenia. Jak myślicie, czy były one wcześniej zaplanowane? Taka sytuacja na Ziemi nastąpi, że synchronizuje się trudność w wydobyciu paliw kopalnych z możliwością korzystania z odnawialnych źródeł energii, że nasza cywilizacja będzie mogła sobie pójść dalej, nie kopiąc już w Ziemi. Czy to też przez przypadek? Tak jak przez przypadek powstał węgiel, powstała ropa, powstały gazy. Tak przez przypadek wszystko jest, nie? Czy to wcześniej zostało już przez kogoś zaplanowane? A jeśli tak, to czy my nie żyjemy w symulacji? Odsyłam wszystkich i zapraszam do posłuchania tego filmu o symulacji, jaki nagrałem, tej swojej wypowiedzi, ale na tym dzisiaj nie kończę jeszcze. Bo moi drodzy, te procesy, które zostały uruchomione w momencie, kiedy na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię, a ziemia była bezkształtna i pusta, a ziemia była chaosem według tego drugiego tłumaczenia biblijnego. Tam nie widzę, bo już małe literki pod światem. Była chaosem, tak? Czy w tym momencie te uruchomione procesy, które trwały biliony lat, one były w jakiś sposób przemyślane, zaplanowane i one tyle czasu musiały trwać, żeby Bóg przygotował Ziemię do takiej formy, do takiej... pięknie brakuje mi słów, jak zwykle. Do takiej postaci, w jakiej mamy ją dzisiaj. Dla nas jest to wszystko takie normalne. Pada deszcz, świeci słońce, wieje wiatr. Raz jest ciepło, raz zimno. Nie zwracamy na to uwagi, nie myślimy nad tym. Ale ktoś wcześniej musiał to zaprojektować. To się nie stało przez przypadek. Tak jak twierdzą niektórzy, że jest to wynikiem przypadku, że nie było żadnego Boga, że nie było żadnego Stwórcy, że nie było żadnej myśli, która to wszystko
najpierw wymyśliła, a potem zaprojektowała i wykonała. Niektórzy tak myślą. Ja do nich nie należę. Procesy, które zostały uruchomione po to, żeby przygotować naszą Ziemię do takiej postaci, do takiej formy, w jakiej mamy ją dzisiaj, musiały trwać biliony lat. Atmosfera tak się nie wykształciła sama z siebie. Musiało to potrwać, zanim napełniła się ona tlenem, azotem, dwutlenkiem węgla i jeszcze innymi pierwiastkami, innymi gazami. To musiało przez jakiś czas potrwać. Musiały być jakieś procesy uruchomione, które tę atmosferę, w ten tlen wzbogaciły. Musiały być potężne, duże, ogromne połacie lasów, dzięki którym rośliny wepchnęły w naszą atmosferę taką ilość tlenu, dzięki której dziś możemy żyć, oddychać, pracować i na przykład nagrywać takie filmy i wypowiedzi, jakie ja dzisiaj nagrywam tutaj dla Was, zachęcając Was do dyskusji w tych tematach i do podrzucania mi różnych pomysłów do dalszych wypowiedzi, do dalszego rozważania na te tematy. Teoria przerwy to jest dla mnie rzecz naprawdę bardzo fascynująca, bo ja będę próbował, to się nie stanie z dnia na dzień, ale będę próbował dociec i odkryć, co mogło spowodować właśnie chociażby to, że mamy atmosferę. Jakie procesy musiały tutaj zaistnieć? Co musiało tutaj zaistnieć? Co nasz Stwórca musiał na początek, co musiał stworzyć, co musiał zrobić tutaj na Ziemi, żebyśmy my dzisiaj mieli taką wspaniałą, cudowną planetę, jaką jest Ziemia. Bo ona na początku taka nie była. Bo tutaj mówi się o niej, że była bezkształtna. Ciemność panowała na powierzchni głębiny wody. Aha, zaraz. Była bezkształtna i pusta i ciemność panowała na powierzchni głębiny wodnej. Bezkształtna i pusta. W drugim tłumaczeniu światła proszę. A Ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią. Pustkowie i chaos. Bezkształtna. Ciemno tutaj było. Bez kształtu. Chaos. Teoria przerwy. Chyba bardzo złe określenie. Bardzo źle dobrane słowo. To nie była żadna przerwa. To było bardzo dużo pracy włożonej w to, żeby dziś człowiek często negujący tego Stwórcę, tego, który wykonał tę pracę, mógł sobie żyć. Co zaplanowane jest dla nas później? No tego nie wiem, tego dowiedzą się następne pokolenia. Ale jak to się stało, że tę Ziemię mamy dzisiaj taką, jaką mamy? Spróbuję do tego dotrzeć. Spróbuję wysnuć tutaj jakieś teorie. Być może nie znajdę prawdy, bo nikt o tym nie mówi. Jestem jakby według samego siebie jednym z niewielu osób, które się nad tym tematem pochylają. I prawdę mówiąc, nie wiem, gdzie szukać źródeł tego. Bo te najstarsze księgi, takie jak Biblia, to jedna z najstarszych ksiąg, i to pismo klinowe z Mezopotamii, one o tym nie mówią. To wszystko będzie w sferze domysłów. Co sobie wymyślę, to o tym opowiem. A co mi podpowiecie, to przeanalizuję i
pewnie skomentuję. Zachęcam Was do udziału w tych moich przemyśleniach, w tych moich rozważaniach, w tych moich poszukiwaniach. Przy czym już dzisiaj mogę powiedzieć, że te filmy, te moje wypowiedzi nie będą się ukazywały w jakiś sposób regularny. Ja najpierw muszę coś pogrzebać, muszę coś znaleźć, muszę coś odkryć, potem muszę to przemyśleć, a dopiero na koniec nagrać materiał. Ale czekajcie cierpliwie, doczekacie się na pewno. Doczekacie się na pewno, bo ja jestem zadaniowcem. I jak podejmuję się jakiegoś zadania, to muszę je skończyć. I dopiero wtedy, kiedy ono jest skończone, to ja od tego zadania odchodzę. Spróbujemy, zobaczymy, co znajdziemy w internecie, co znajdziemy w starych księgach. Tak jak mówię, to potrwa może nawet lata, ale spróbujemy jakąś teorię nieoficjalną, może sprzeczną z nauką, z dzisiejszą nauką, nawet sprzeczną z tymi teoriami spiskowymi, jakąś teorię tutaj wysnuć i domyślić się, wyobrazić sobie, co działo się podczas przerwy. To by było na dzisiaj, moi drodzy, wszystko. Ja tylko zapraszam tych, którzy mnie tutaj oglądają, którzy są zainteresowani tym tematem, do tego, aby mnie wsparli. Wesprzeć mnie można na różne sposoby. Można chociażby kliknąć to serduszko, czy tam lajka, jak zwał, tak zwał, w YouTubie. Można napisać komentarz, do czego bardzo gorąco namawiam. Można też kliknąć to serduszko, które jest pod spodem, pod wyświetlaczem filmu na YouTubie i podziękować za ten film, wysyłając jakieś drobne pieniądze do mnie. Można też, do czego najbardziej namawiam, wejść do księgarenki, mojej księgarenki, do księgarenki Marfisz. Link znajdziecie pod wyświetlaczem tego filmu i kupić moje książki. W ten sposób wzmocnicie mnie tutaj najmocniej i najbardziej, bo ja jestem pisarzem, który na swoim koncie ma trylogię fantazy Król Myśli. Niedługo w moim dorobku, mój dorobek powiększy się o kolejną powieść zatytułowaną Cień Przeszłości, a potem zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno jakieś kolejne książki będą w następnych latach powstawały. To jest kolejny sposób na wsparcie mnie. Można też wesprzeć mnie, o czym przekonaliście się, oglądając ten film, na portalu Patronite. To jest kolejna możliwość, która jest tutaj dla Was do wyboru. Mam taką nadzieję, że tymi wypowiedziami zainteresuje wspaniałych ludzi i że powstanie tutaj na tym kanale portalu YouTube pewnego rodzaju grupa ludzi, z którymi będzie się fajnie dyskutowało na różne, przeróżne tematy. A dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pisałem tę powieść dla Ciebie przez 6 lat. Przeczytaj.